Siemanito, z tej strony Wojanito i palionito, elu palionito. Ej, ale... Ale co ty robisz? Co ty jajcami rzucasz? Co ty kurczaki mi tu robisz normalnie, gościu? Dobrze się czujesz? Dobrze? Czy nie? Kurczę, pieczone, dzień dobry. Pieczone, no dosłownie pieczone. Jak ja mam mieczyk z zaklętym ogniem, to zaraz będzie pieczone. No. Dawaj, dawaj, go. Nie, ten kurczak dobrze, jest bezbronny. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić ukrytą, tajną bazę. Uwaga, w drzewie, czajcie. Tak, w drzewie będziemy robić. I ta baza będzie dosłownie najlepszą bazą ever, ponieważ będzie moja i paliona. To będzie nasza wspólna baza na całych Wojanowicach, słuchajcie. Tylko my o niej będziemy wiedzieć i będziemy ją ukrywać przed Matrunerem oraz Kati. Oni się o niej kompletnie nie dowiedzą. Taki jest właśnie tego plan. I słuchajcie, będziemy tam chować super ekstra cenne rzeczy przed właśnie Kati i Palionem i będziemy tam wymyślać pranki na nich. Jak przede mną? Nie no, to będzie nasza baza, stary. Jezu, mnie nie strasz. Mówię, to jest Burek Ogórek, który jest mój, nadal nie ma zmienionej nazwy. Nie wiem, co on tutaj robi. Jedz, okej. Słuchajcie, baza będzie w tym miejscu, dokładnie. Bo tutaj jest tak troszeczkę brzydko, widzicie? Tutaj jest jakaś dziura, tutaj jest coś ten. Więc ja w tym momencie biorę drzewko, posadzę je. No nikt się nie strzai, słuchaj. Takie, o, akacjowe będzie drzewko. To są takie. I dajemy, o proszę, patrz jakie na to. Jest przeogromne, ale w ogóle się zespiło dziwnie. No właśnie śmiesznie wygląda. Nie wiem czy naturalnie, tak niezbyt naturalnie trochę wygląda, nie? No, troszkę kurczę. Troszkę brzydko, powiem wam szczerze, to drzewo nie jest najlepsze, które mogło wyrosnąć. Ale dobra, to się najwyżej ogarnie kiedy indziej. Można je przecież zawsze przebudować, prawda? No, śmiesznie wygląda. Gdzie to drzewo będzie umiejscowione, w sensie ta tajna baza? Będzie ona umiejscowiona w tym miejscu. Tutaj będą dwie kratki, które będą się przesuwały i otwierały nam tutaj właśnie to wejście. Czyli to będzie tak. Tak, dokładnie tak. Tam trzeba będzie zrobić dziurę. Więc ty jesteś odpowiedzialny za żłobienie tej bazy od środka. Żłobienie, jak to pięknie, ale to pięknie powiedziałeś. Ale to pięknie pójdzie. Żłobienie bazy. Zabrałeś mi drzewko akacjowe, morderczko. Żłobek. Żłobenie normalnie, żłobenie. Okej, dobra, więc żłób tam, żłób ten żłobek. A ja tutaj zabieram się za budowę naszej maszyny, która będzie powodować, że można, że będzie można właśnie otwierać to drzewko i zamykać, kiedy się tylko będzie chciało, widzicie? I teraz, kiedy mamy ten redstone'ik w tym tutaj miejscu. O ty mordeczko, co ty tutaj szukasz? Co ty tutaj kliknij. Szukasz? Czekaj. Pokaż mechanizm. Nie, jeszcze nie mam, ale mam klikacza. Zaraz będzie klikacz, spokojnie, to się ogarnie. Na początku muszę tutaj pomyśleć jeszcze, zróbmy to w ten sposób. O, dobra. I teraz ten piston, który będzie z tej strony, on będzie powodował coś takiego, słuchajcie, patrzcie, teraz wam to zaprezentuję. Palion, jak chcesz, to przyjdź i zobacz, jak będzie wyglądał ten mechanizm. No to będzie bardzo ciekawe, dobrze, słuchaj. Żłobisz? Słuchaj, tutaj będzie przycisk, znaczy nie tutaj, ale gdzieś tam. I uwaga, jak się go kliknie. To proszę Jezus, bardzo. Ile mechanizmów. Widzisz? Popcha mnie to. Ha. Dobra, więc tak to właśnie będzie działało. Bardzo prosty mechanizm swoją drogą. I myślę, że nikt się z tego właśnie powodu tutaj nie domyśli, co tutaj jest grane. Tak, a potem oczywiście będziemy musieli to wszystko ładnie ukryć pod taką warstwą tutaj właśnie takiego dirciocha i tak dalej. Słuchajcie, wszystko tutaj będzie tak pięknie ukryte, żeby nikt tego kompletnie nie znalazł. To jest najważniejsze, słuchaj Palion, to jest numero uno, najważniejsza sprawa. Nikomu nie powiem, nikomu nie można powiedzieć, dokładnie. To jest nasza tajna baza i słuchajcie, widzicie? To już nawet wygląda w miarę tak podejrzanie, co nie? Jakby tutaj, no nic tutaj nie ma, moi drodzy, no to jest po prostu elo, coś takiego. Dobra, czekajcie, to sobie przedłużymy. Już powoli będziemy to zakrywać. Okej, lecimy dalej. To teraz z tej strony zamkniemy to, tak? Okej. Tutaj to zamkniemy, tutaj damy coś takiego. Okej. Troszeczkę trzeba to, wiadomo, już zakryć, żeby później wiedzieć, gdzie schować przycisk. Właśnie, to jest mega ważne. Teraz trzeba poszukać miejsca, gdzie schować przycisk, który ma nam to wszystko poprowadzić dalej. No to nie będzie aż takie bardzo super ekstra proste, ponieważ nie mam szczerze pomysłu na ten przycisk. Masz jakiś pomysł, Palionero? Ja już śpiewam, ale musisz mi otworzyć tajne wrota. Dobra, już ci otwieram tajne wrota. Dobra, czekaj, już uwaga, przycisk. Leci! Proszę o otwarcie tajnych wrot. Okej. Masz pomysł, gdzie ma być przycisk, mordeczku? A jak daleko może być? No w sensie, czy daleko, czy blisko, ważne, żeby to było nie do zauważenia, wiesz o co chodzi. Zauważenia. No.
A może Burek no. Ogórek go będzie je trzymał? O. Burek Ogórek, będziesz chronił nasz przycisk? Burek Ogórek. Ej, to jest dobry pomysł, Burek Ogórek się na coś przyda, jest! Dobra, nie, robimy mi się wydaje, to. Że tu gdzieś, te rejony. Gdzie te tu? Rejony. No. Aha, no to dobra, to tam się gdzieś podciągnie to, luzik, to zaraz się to ogarnie. Okej, okay, otworzy ci przejście. Czekaj, o. Hej! Masz a, nie, jeden nie zapasowy, nie mam weku. O, dziękuję bardzo, dobra, leć i cyk, uwaga, otwieram ci przejście. A, prawie, tajne wrota, jestem. Jesteś, dobra. Jak tam ci w ogóle idzie wyposażanie dużo, tej bazy? Już dużo mam. Dużo? O, dużo. To bardzo dobrze, słuchaj, bardzo dobrze. Ojejku, tutaj jest dirciol. Nie, ta woda czysto. Tutaj. Woda do mnie. Nie, woda zniszczyła cały mechanizm. I Burka Ogórka też. Co akwarium. Się tutaj dzieje, nie. Ej, no lipa, stary, bo tutaj jest to akwarium, no. No to ale to będzie takie. Popsuło. Ale to będzie dobra, jak będzie to akwarium, no takie wiesz. Pod akwarium, no będzie ukrywać się to trochę, wiadomo. Oj, rybki, nie uciekajcie. Nie uciekaj, ryba! O, dobra. Cyk, naprawione. I pytanie, co tutaj robi też ten. O nie, to jest kolejny redstone! Nie, to nie jest redstone, co ja gadam. Żwir! O, dobra, naprawione. Jest kolejny redstone. Redstone, dobra, ale teraz już chyba powinno to wszystko działać. Więc słuchajcie, teraz przeciągamy właśnie te repeatery, tak to się nazywa. Przekaźniki, o, żeby zwolnić troszeczkę tempo tego wysyłania sygnału. Bo jak wiecie, jeżeli przycisk ma być z tej strony, o, gdzieś tutaj, no to zanim ja go kliknę, to muszę tutaj przebiec, bam, 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 i muszę trafić do tego tutaj drzewka. Więc troszeczkę czasu musi minąć. Z tego właśnie powodu tutaj trzeba ogarnąć właśnie, żeby to się wydłużało, ten cały czas reakcji przycisku. Na przykład patrzcie teraz na to, uwaga, klikam przycisk i te repeatery lecą powolutku, powolutku. I dopiero po jakimś czasie aktywuje się to przejście. Widzicie? Bardzo proste, aczkolwiek trzeba jeszcze troszeczkę to wydłużyć, ponieważ jeszcze troszeczkę jest to za krótkie. Ale ty to się już znasz, ogarnię. Na tym dobrze, ty się znasz. No mordatello, mordatello, ja się znam normalnie, ja się znam. Dobrze. Mordatello, tu jest zrobiony mechanizm i I'm gitara. Wierzyć ci, I'm wierzyć you ci. Wierzyć mi? Seriously? Oh. I'm wierzyć you, no. It's very good. O kurczę, dzień dobry. Gdzie jesteś? O, dzień dobry! Oj, ale tutaj uważaj, bo tam są moje repeatery. Tutaj. No, o to idealnie będzie. Czekaj, tutaj musi być tak. A, to będzie idealnie. A nie, bo to musi być coś takiego, widzisz? Tu będzie zielona wełna już, wiesz? Tam, gdzie jest ta trawa, czekaj. Okej, okay, to już możesz ją postawić, żeby była. I jedną wełnę tutaj. To boję się, bo ja to też muszę zniszczyć, tu gdzie jest ten repeater, no. Dobra, to znieść i postaw. Okej. Okay. Dobra, gitara. I tu też. Lecimy poczekaj, dalej. Uważaj plecy. Plecy? Plecy i tu też. Chronię plecy. Gdzie plecy? Tu też. A, dobra, dobra. Plecy. To ty tam ogarniaj, ja już okay. Tutaj chyba zdążę już, dobra. Dobra, jest git. Okej, okay, dociągnę to tutaj i sprawdzę, Picior. Czy postawienie przycisku z tej strony będzie dobrym pomysłem. Uwaga, uwaga. Dobra, stawiamy dirciola i stawiamy przyciskola. Cyk i sprawdzamy, czy to działa. Uwaga, uwaga, uwaga. Op, ops, ops. Jest! Działa perfekcyjnie, słuchaj! Gitara! No to, że ja to zaraz testuję, bo ja się nie znam ogólnie na redstone, nie jestem warzywniakiem w tej stronie. Warzywniak, ale... palion redstone'owy. I trzeba oczywiście tutaj Burka Ogórka wziąć. Chodź, Burek Ogórek, będziesz bronił tego przycisku. Będziesz go bronił jak normalnie swojego pana tutaj normalnie, czaisz? Okej, Burek, okej, siadaj. Skąd pomysł na Burek Ogórek? No to jest piesek Kati, ona jakoś wymyśliła ten pomysł. Znaczy to jest mój piesek, ale ja podszydziłem. Nie, nie. Ja zmieniłem mu nick, tak. Okej. Okay. Burek Ogórek chroni. Jeszcze troszkę go przesunę tutaj. Okej. Okay. Chroni Burek Ogórek, jak zobaczysz, że ktoś tutaj podchodzi, to gryź go. Okej? Okay? Patrz, no perfekcyjnie. Burek Ogórek to. A! Zakrywa całym ciałem. Dobra. Gryź go. W takim razie teraz wystarczy już tylko zabudować to. Cyk, 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 cyk. I robimy to, co mnie najbardziej właśnie tutaj teraz jara. Czyli cały kamuflaż. Trzeba to teraz wszyściutko ukryć pod warstwą właśnie dirtu. Kurczę, jak dobrze powiedział, kamuflaż. Kamuflaż, widzisz? No bo trzeba rozwijać język, mordeczko. To nie może być tak, że po prostu gadasz po chłopskiemu, nie? To trzeba troszeczkę tutaj rozwijać. Jo, normalnie. Tak po włosku, kamuflaż. Ty teraz daj mi włoskie będziesz dawał normalnie. Dobra, czekaj, ogarniam tak, cyk, cyk, cyk.
Okej, okay. I czy to dobrze wygląda? No nie wiem, jeszcze troszeczkę to poszerzę. Dobra, dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takiej bazie. Czy wam się podoba, czy chcecie w ogóle, żebyśmy taką bazę wspólną z Palionem mieli. Napiszcie, jeżeli macie jakiś pomysł, to teraz napiszcie na dole w komentarzach, co mamy w tej bazie jeszcze takiego ciekawego zrobić. Co mamy schować, co mamy jakieś pomysły, jakie tam mamy wymyślać jeszcze. Dużo rzeczy ciekawych można tam robić. Wystarczy tylko, że właśnie będziecie pisać i pomagać nam właśnie wybierać te ciekawe pomysły. Dobra, ja jeszcze tutaj to poszerzę, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Okay. Dzień dobry. Ty, no wygląda to kozacko. Jaki kolor? Cała zielona baza, tak? Cała zielona musi być baza, tak, bo to jest normalnie. Palionero buduje środek, więc zielony jest. Dobra. Środek. Okay. Bardzo mnie to cieszy. Aktywuje się to, czy nie? Ty, co jest? Nie aktywowało się! Czy ja to zepsułem? Oh no, ja wiem, co zrobiłem. Wiem. Już wiem. O, dokładnie tak. Ten jeden tutaj bloczek nam przeszkadzał, który był, widzieliście? O nie, lata ten lamus. Słyszysz go już pewnie, co nie? No, ale jest w tej mojej bazie. Jesteś ja bezpieczny. O, tutaj jeszcze to trzeba zamienić. O, na tego dirciola. Okej. Okay. Burek ogórek, chroń. Okej, okay, i teraz już powinno działać, już bez zarzutu. Dobra, idziemy szybko do naszej tajnej bazy. Uwaga! Yeah, boy! Działa! Ale ciemno tu strasznie. Dobra, ja zacznę oświetlać już tutaj. No dobra. O, możesz tutaj zamienić wełnę. Na wełnę w tym przejściu. Bo tu jeszcze jest problem, bo tu też musi być zielona wełna. A ja już na zewnątrz zrobiłem to, zabudowałem. Kto wie, czy to będzie działało. Ajajaj. Jak ci idzie, mortadelo? Ja już coraz bliżej jestem końca. O, boy, na razie robię wejście. Okej. Okay. Toplam się. No miałem już stopy umyć dawno, więc dzięki. Ty, nie, Palion, nie. Weź, przestań mi tu. O lol. Ojejku, tutaj też trzeba będzie to zabudować. Aj, dobra. Narobiłeś mi to roboty jeszcze. Już skończyłem. To już wejście jest skończone. Jezu, jaki korytarz. Ale długi dobra. Korytarz. No jest korytarzek normalnie. Ale korytarz. Okay. Jak korytarz. To teraz wygląda? Ty, no spoko to wygląda, słuchaj, ta baza, no, mi się podoba bardzo. Dobra, w takim razie klikamy po raz kolejny i teraz będziemy tworzyć mechanizm, który będzie sprawiał, że od środka będziemy mogli otworzyć to. Fajnie jakby to było gdzieś tutaj blisko, więc spróbujemy rozwalić to, okej. I tutaj mamy ten repeater i teraz pytanie, czy ja mogę to zrobić tak? Uwaga, i teraz dam tutaj przycisk, czy ja to tak mogę zrobić? No nie, za bardzo to nie działa, słuchajcie. Więc trzeba to wykminić w jakiś inny sposób. Aczkolwiek. Czekaj. A tutaj? Okej. Okay. Dzień dobry, panie Wojtku. Okay. Dzień dobry. Uwaga. No, nadal nie działa. Jak to tam się. A bo ja tutaj postawiłem przycisk XD. Okej, okay, teraz powinno działać. Nie, no nie działa. Ale lipa. Dobra. Dzień dobry. Okej. Okay. No tutaj jest troszeczkę problem, powiem ci tak szczerze. Bo nie wiem, jak to za bardzo rozwiązać. Chyba, że z tej strony dam ten. O! O! Uwaga! Jest! Działa? Jest! Działa! I teraz sprawdzę, właśnie muszę sprawdzić koniecznie, czy to działa z zewnątrz. Naprawiłeś. Uwaga, dobra, wychodzimy. Gitara. Idziemy sprawdzić, czy teraz działa wchodzenie. Jeżeli działa wchodzenie, to już wszystko powinno być ok, co nie? Dobra, uwaga. Jest! Działa, stary. Mamy to. Elo! Ja nie potrafię mechanizmów robić, dziękuję. Nie potrafisz, ale ja potrafię, więc tutaj zrobiłem i mamy super ekstra tajną bazę. Mordko. Murdziaty. Lecimy, coraz bliżej końca. Dobrze, widzę, że teraz ty tutaj ogarniasz, to jak dasz mi troszeczkę wełnianki, a masz troszeczkę wełnianki, dużo. O, to może trochę jest. Dobra. Na razie masz to, jak coś to mów. Gitara, to ja tutaj lecę już też zabudowywać i tutaj będzie taka ściana, co nie? Tutaj. No, walniemy ścianę, potem to będziemy... O, co tu wełna ten lawa robi, stary? A! Jezus, prawie wpadłem! Co tam robi lawa? Ty, ją trzeba zabudować, bo jeszcze tutaj spłonie wszystko. O, cyk. już nie spłonęła ta wełnianka. Dobra, tak poza tym pamiętajcie, mordeczki, jeżeli chcecie dołączyć do teamu Wojana do białego rana, zapraszam do sklepu wojanshop.pl. Link jest w pierwszej linijce opisu. Wbijajcie po kozackie rzeczy właśnie z mojego sklepu. Polecam wam bardzo serdecznie sprawdzić, chociaż sprawdzić, co tam takiego ciekawego jest. I pomyśleć nad właśnie kupnem i dołączeniem do teamu Wojana do białego rana. Do białego rana, mordeczko. Dobra, normalnie.
może powiększymy. No jeszcze troszkę może, czekaj, tak? Jeszcze jedno tu. Ja tu robię taki filarek Sony. Oh boy, to nie będzie tutaj dosyć dużo miejsca, co nie? Na razie nie, na razie. Ale to będzie można zrobić jeszcze piętro w dół, stary. Tutaj będzie... No. Tutaj będzie dużo jeszcze można rzeczy właśnie wykminić. Okay. Dużo możliwości. Czekaj, tutaj musi być tak wełna, o. Tak, tak, nie, bo... No tak, tak, dobra. Jest niespójnie z prawą stroną. Okej. Okay. I teraz, cyk. Okej, okay, i teraz tutaj dokończymy. Gitara, normalnie. Gitara. Pyk, pyk, pyk. Akustyczna, normalnie. Pyk. Cyk. Ojejku, ja tutaj nie sięgam. Akustyczna. Akustyczna. Nie znam się na gitarach. Okej. Okay. Jest! O. Mamy to, stary! Tajna baza, normalnie palionero i wojanonero. Teraz tak, pyk. A, pyk, dobra, pyk, okay. Pyk, pyk, pyk. O, ej, stary, jak to wygląda. Ja ci kręcę. A teraz sprawdź sobie, jak się wychodzi i wchodzi. Zobacz sobie mechanizmy. Czekaj, ja jeszcze muszę raz zobaczyć. A, tak mur... jest tutaj super. Tutaj każdy jest szczegół super. Jest dobrze dociągnięty. XD Palion jest pochłonięty normalnie. Widzisz? I teraz zobacz, ale tam szybko działa, w miejscu, tak, szybko kurczaczki. Działa, a tutaj jest spowolniony, burek ogórek chroni, kliknij i biegnij do tego. I raz, i dwa, biegnij! Elo? Elo. O, elo, elo. Ale łatwo. Okej, okay, gitara, no i tak właśnie prezentuje się. Ale ty zasyfiasz moją całą harmonię, koblu. Cobblestone, co ty robisz? Dobra, zepsuty cobblestone. Słuchajcie, dajcie znać, jak mamy tą tajną naszą bazę wypełnić, co mamy tutaj dać, jakie rzeczy mamy tutaj ukryć. Piszcie na dole w komentarzach i oczywiście nic nie mówcie Matrunerowi oraz Kati. No i to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, Palionero, dzięki żegnam za pomoc. Wszystkich, żegnam mocarnie. A, żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puu!